Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening. Wzmocnimy sobie całe ciało, ale przede wszystkim nogi oraz kolana, jeżeli można tak powiedzieć, brzuch i plecy. Jest to taki zestaw ćwiczeń, który układałam przede wszystkim z myślą o osobach biegających, jako taki trening uzupełniający, oraz o osobach, które na przykład szykują się na wyjazd na narty, żeby wzmocnić odpowiednie mięśnie, odpowiednie struktury i bezpiecznie sobie te sporty wykonywać. Będziemy potrzebować przede wszystkim maty, oprócz tego będzie potrzebne krzesło, niewielkie obciążenie, może to być nawet butelka z wodą. Mam również gumę miniband, ona jest opcjonalna, jeżeli masz to super. Przygotuj się i możemy zaczynać. Zaczniemy od rozgrzewki. Będzie trwała około 4,5 minuty. Staniemy sobie teraz w delikatnym rozkroku. Ściągnięte łopatki, barki odsunięte od uszu i wdech i wydech. Opuszczamy wdech i wydech. Powoli zataczamy duże kółka, rozciągamy klatkę piersiową. OK, i teraz kolano do góry i na zewnątrz. Góra i na zewnątrz. Raz i dwa. Możesz już tutaj popracować stopą, czyli palce w dół i wracamy. Raz, dwa i hop. OK, stajemy sobie w większym rozkroku i wykonujemy zejście szeroko do przysiadu i wracamy. Ramiona przód, kolana szeroko i wracamy. Na razie to jest taki płytki przysiad. OK, i teraz wyciągnij ramię do góry i do skosu. Jesteśmy cały czas w takim półprzysiadzie. Ramiona przed sobą i przyciągamy łokieć do kolana. Skręcamy klatkę piersiową do boku. OK, i teraz unieś kolano do góry, daj zakrok i dostaw. Druga noga, kolano do góry, zakrok i dostaw. I teraz stajemy sobie w rozkroku, szerszy niż biodra, krążenie ramionami i wspięcie na palce. I w drugą stronę. OK, stajemy sobie w takim wykroku, ramię wyciągnięte do przodu i wymach nogi. OK, i druga strona. Stajemy na szerokość bioder, skłon i wyciągamy ramiona góra. Raz i dwa. Możesz delikatnie ugiąć kolana. Plecy proste. OK, i szeroki rozkrok. Ramiona szeroko. Skręt i skłon do przeciwnej nogi. OK,
Okej, okay, i teraz opieramy się na kolanach, tak na szerokość bioder, okrągłe plecy i w kręg. Rozgrzewka wykonana, przechodzimy do ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze to będzie przysiad z obciążeniem, hantel, butelka z wodą, co posiadasz i będziemy wykonywać tak zwany front squat, czyli trzymamy przed sobą obciążenie, stopy są w niewielkim rozkroku i schodzimy w dół. Każde ćwiczenie w tym treningu ma swój cel. W tym wypadku chcemy wzmocnić przede wszystkim nasze nogi. To jest bardzo ważne, kiedy właśnie uprawiamy takie sporty jak bieganie czy narciarstwo. Później przejdziemy sobie do bardziej takich izolowanych ćwiczeń, ale tak naprawdę w przysiadzie wzmacniamy całe ciało, bo również plecy, kor, czyli wszystko to, co jest nam potrzebne do bezpiecznego uprawiania tych sportów. Dół i góra. Ok, i teraz jeszcze podpowiem wersję z gumą miniband, bo bardzo fajnie jest sobie właśnie w tym ćwiczeniu ją dodatkowo użyć. Ok, i schodzimy tu. Raz i wróć. Kolana teraz oczywiście lekko spychają gumę na zewnątrz i dodatkowo wzmacniają nam się pośladki. Oczywiście przyjdzie bez gumy, one również pracują, ale z gumą nieco bardziej. Plecy prościutkie i wróć. Ok, i ostatnia seria. Każde ćwiczenie w tym treningu będziemy wykonywać w trzech seriach, z wyjątkiem jednego. I lecimy. Raz i wróć. Może jeszcze przez chwilę bokiem do Was. Hop i hop. Brzuch cały czas jest aktywny. Do wyprostu wstajemy, ale nie do przeprostu. Czyli tylko się prostujemy. Nie wypychamy bioder nadmiernie w przód. Pierwsze ćwiczenia wykonane, przechodzimy do drugiego. Ćwiczenie drugie to będzie przysiad bułgarski. Ćwiczenie bardziej przypominające zakrok niż przysiad, ale tak się nazywa, przysiad bułgarski. I zabieramy sobie tutaj nogę na krzesło, grzbietową stroną oprzyj na krześle i będziemy wykonywać zejście w dół i wyprost. Można tutaj również z hantlem przed sobą wykonać to ćwiczenie. Jeżeli masz silniejsze nogi, to jak najbardziej możesz sobie tutaj dodatkowe obciążenie dołożyć. Ja wykonam bez obciążenia. Jeżeli masz jeszcze nie takie wytrenowane mięśnie, to też proponuję wykonać bez obciążenia. Schodzimy w dół i wracamy do góry. Pamiętaj, żeby pracować tą nogą. Ona ma nas tutaj podnosić do góry, z tyłu. Ta noga tylko jest takim haczykiem małym. Nie odpychamy się z tyłu. I tutaj kolejny przykład ćwiczenia, gdzie wzmacniamy nasze nogi. I dodatkowo tutaj musimy mocno stabilizować tą stronę, żeby utrzymać równowagę. Także ćwiczenie bardzo fajne i przydatne w innych sportach. Ok,
i zmienimy sobie stronę. Tutaj będziemy mieć w tym ćwiczeniu wyjątkowo 4 serie, czyli po 2 serie na stronę. I zaczynamy. Zejście w dół i wypychamy do góry. Zejście w dół i do góry. W nodze wykrocz najmocno. Pięta jest w podłodze. Odpychamy się z całej stopy. I do góry. Trzymamy brzuch. Cały czas trzymamy ściągnięte łopatki. Nie chcemy ćwiczyć w takiej zgarbionej pozycji. Okej, mamy. I teraz druga noga wraca. Mam nadzieję, że czujesz, jak fajnie ta noga pracuje. No i się wzmacnia. Hop. W dół i mocno w górę. Wdech nos, wydech usta. Okej. No i ostatnia już zmiana. Zahaczamy i zaczynamy. Dół i góra. Staramy się zejść nisko. Niech to będzie taki pełny ruch, duży zakres. Ćwiczenie wykonane, przechodzimy dalej. Ćwiczenie trzecie to będzie deska w wersji na krześle, czyli takiej ułatwionej, ale po to, żeby można było jeszcze ładniej wykonać tą pozycję bez walki, w skupieniu. Z jak najładniejszą techniką. Odpychamy się łokciami mocno od naszego podłoża, czy to mata, czy to krzesło. Brzuch mamy do siebie przyciągnięty. Nie robimy takiego okrągłego grzbietu. I przyciągamy nogę. Dotykamy palcami stopy. Dotknij i wróć. Dotknij i wróć. Raz i dwa. Okej, pierwsza seria. Jeszcze dwie do wykonania. Deska to jest ćwiczenie, które w wypadku przynajmniej tego treningu ma na celu wzmocnić nasz core, co jest niezwykle ważne przy każdej dyscyplinie sportu, a przy bieganiu to już w ogóle nie można jej pomijać. Mocny kor przekłada się potem na lepszą pracę całego ciała. Nie wystarczy wzmacnianie samych nóg, które wydawałoby się, że tylko one pracują przy biegu. Otóż nie, zawsze każdy ruch wychodzi od środka, od kor. I jeszcze raz.
Bardzo lubię tę wersję z podwyższenia. Dzięki niej jest dużo łatwiej skupić się na takich szczegółach, technice i zrobić to naprawdę dobrze. Deska to już jest ćwiczenie, które jest obecne w treningach od wielu, wielu lat, ale nadal widzę, że te wersje na podłodze często są niedoskonałe. Czasem warto zrobić krok w tył i zrobić to lepiej, wyciągnąć więcej korzyści. Okej, ćwiczenie jest zrobione, idziemy dalej. Kolejne ćwiczenie, które wzmocni nasze nogi i jednocześnie kolana, bo oczywiście kolana nie wzmacniamy w taki sposób jak mięśnie, bo kolana nie są mięśniami, ale nasze kolana otaczają różne mięśnie, struktury. I żeby one były stabilne, mięśnie na przykład czworogłowe muszą być odpowiednio silne. I w tym wypadku my sobie wykonamy takie wyprosty nóg. Można wykonać z gumą, tak jak ja teraz. Ja mam gumę o bardzo małym oporze. W ten sposób, naprzemiennie, hop i hop. Albo wykonać sobie bez gumy i wtedy musimy przytrzymać 3, 2, 1, tak żeby ten mięsień fajnie popracował w górze, w tym napięciu. Jeżeli mamy gumę, możemy wykonywać sam ruch wyprostu i zgięcia. I co ważne w tym ćwiczeniu, plecy trzymamy proste. Tak, nie możemy zrobić tego w takiej pozycji, a będzie taka pokusa na pewno. Staramy się cały czas trzymać proste plecy, cofnięty podbródek lekko, ściągnięte łopatki, brzuch aktywny, pośladki wysunięte do tyłu, kolana na jednej wysokości. I przypominam, jeżeli robisz bez gumy, być może nie masz gumy, po prostu przytrzymaj 3, 2, 1 i zmień. Można też dłużej przytrzymać, jeżeli twoje mięśnie już są silniejsze. I zaczynamy. Raz i dwa. Raz i dwa. Ja sobie tutaj jeszcze delikatnie kładę dłonie na udach w okolicy kolana, żeby nogi były na jednej wysokości. To jest takie izolowane ćwiczenie na nasze mięśnie czworogłowe. Hop i wróć. Hop i wróć. Stopy kolana są na szerokość bioder. Skoryguj plecy. Ja już czuję, że minimalnie gdzieś tam one się zaokrągliły, więc sobie szybko poprawiłam. Ok, super. Ostatni raz to samo wykonamy. Ja mam tutaj gumę lateksową. Jeżeli ćwiczysz z gumą materiałową i ona się tak mocno nie rozciąga jak ta lateksowa, to możesz sobie ją dać wyżej, na przykład tutaj i hop, w ten sposób pracować. Jeszcze chwila, ostatnie sekundy, plecy proste. Ok, zrobione, przechodzimy dalej. Kolejne ćwiczenie to będą wypady do boku, naprzemienne. Raz w prawą, raz w lewą stronę stajemy sobie na szerokość bioder. Plecy proste, brzuch aktywny. Pamiętaj, że biodra idą do tyłu przy wypadzie. Nie popychamy kolan w przód i schodzimy. W dół, nisko. Unieś nogę i odkładamy. Zejdź nisko, unieś nogę i odkładamy. Tutaj znowu mamy taki element stabilizacji naszego ciała, naszych nóg, naszych kolan.
tutaj stabilizujemy, tutaj stabilizujemy. I zmiana. Raz, dwa i wróć. Raz, dwa i wróć. Raz, do góry stop i zmiana. Okay, staramy się zejść nisko w tym wypadzie i mocno wypychać biodra do tyłu. Nie chcemy robić w takiej pozycji. I lecimy. Dół nisko, unieś kolano, odstaw. Ręce możesz trzymać dowolnie, możesz dać sobie na biodra, możesz pracować w ten sposób. OK. I jeszcze jedna seria przed nami. Zaczynamy. Zrobione. Przechodzimy dalej, schodzimy sobie niżej na macie. Wykonamy sobie teraz ćwiczenie, które bardzo fajnie wzmacnia znowu core, centrum ciała. I będzie to martwy robak. Jeżeli ćwiczycie ze mną regularnie, to już doskonale wiecie, co to za ćwiczenie. Ono się dosyć często pojawia. Wyciągamy nogi, wyciągamy ramiona do góry i po przekątnej opuszczamy jedną nogę i jedną rękę w dół, starając się cały czas trzymać właśnie mocno zaangażowany core. Nie może być takiego wygięcia w odcinku lędźwiowym, tego nie chcemy bardzo. Właśnie Twoim zadaniem jest trzymać tak mocno ten brzuch, żeby plecy nie wygięły się w łuk. U jednej osoby plecy będą idealnie doklejone do podłogi, u innej będzie mała szpara, ale to nie oznacza, to, że tu się tworzy mała szpara, nie oznacza, że właśnie core stracił zaangażowanie w tym ćwiczeniu. Także po prostu skup się na takim skróceniu brzucha, zwinięciu takiej harmonijki i zamknięciu żeber. Nie chcemy tego, takiego rozciągnięcia żeber. Cały czas króciutko tutaj. Raz i dwa. Raz i dwa. Broda lekko do siebie, patrz do góry. I ostatnia seria tego ćwiczenia przed nami. Tak jak już mówiłam, mocny core jest niezwykle ważny, bo tak naprawdę on jest źródłem tego, ile masz siły, mocy w sobie. Oczywiście ważne też jest, aby wzmacniać poszczególne mięśnie, ale bez odpowiednio mocnego centrum ciała ta siła, na przykład mięśni nóg czy mięśni ramion, nie będzie w pełni wykorzystana.
Staramy się oczywiście trzymać prostą nogę. Jeżeli już masz mniej siły, możesz ją delikatnie ugiąć w kolania. Ok, ćwiczenie wykonane. Ostatnie przed nami. Ostatni bardzo ważny element tego treningu, czyli ćwiczenie wzmacniające grzbiet. Możecie kojarzyć taką postawę biegacza, trochę przygarbioną. Niestety często tak się zdarza, jeżeli właśnie te mięśnie grzbietu nie są odpowiednio zadbane i odpowiednio silne, żeby prostować tę pozycję. My właśnie sobie teraz ćwiczenie wzmacniające grzbiet wykonamy. Będzie to ćwiczenie, które myślę Was jakoś mocno nie zaskoczy. Będą to grzbieciki. Ustawiamy ramiona przed sobą, kciuki są wyciągnięte do sufitu i ściągamy łokcie do siebie i wyciągamy ramiona. Kciuki do góry, wtedy się fajnie ustawia nam łopatka. Ściągnij, przytrzymaj i wyciągamy daleko do przodu. Cały czas mięśnie są aktywne, nie odpoczywamy tutaj. Zwróć uwagę, żeby docisnąć kolce biodrowe do podłogi, do maty, żeby nie tym punktem, który właśnie dociskamy do podłogi, nie był nasz brzuch, tylko kolce biodrowe. Jeżeli będziesz dociskać brzuch, ok? Jeżeli będziesz dociskać brzuch w tym ćwiczeniu, to bardzo szybko poczujesz napięcie w odcinku lędźwiowym. Tego nie chcemy. I wracamy. Hop i wróć. Tutaj nadal jest brzuch aktywny. Ściągnij łopatki, barki od uszu. To jest ćwiczenie zdecydowanie z kategorii tych nudnych. Niestety takie też trzeba czasem wykonywać. One naprawdę są wartościowe, więc mam nadzieję, że przeżyjesz te 3 serie po 45 sekund. Ostatnia przed nami. Ale pamiętaj, trzeba. Zaczynamy. Hop. I do przodu. Ok, wykonane. Teraz zrobimy sobie krótkie rozciąganie, które też warto włączyć. Tutaj teraz szczególnie myślę o bieganiu. Wykonaj sobie z tyłu taką agrafkę, czyli łapiemy się za palce i tutaj znowu zamykamy żebra, brzuch aktywny. Łokieć blisko głowy. I druga strona. Łokieć blisko głowy, żebra do siebie, nie wyginaj się. Ok, puszczamy klęk podparty, dłoń za głowę, zwrot klatki piersiowej do boku i druga strona. Dłoń za głowę i zwrot klatki. Staraj się wysoko unieść łokieć, ale nie myśl o samym łokciu, bo wyjdzie coś takiego, tylko pomyśl o klatce piersiowej, że ona ma się obrócić do boku. Ok.
Okay. I teraz wyciągnij sobie nogę mocno do przodu i chwilę zostań w tej pozycji. I już zaraz przyciągamy nogę do siebie. W tym treningu oczywiście dużo pracowały nogi, te nasze mięśnie czworogłowe. Ok, i druga strona. Więc trzeba teraz te mięśnie trochę rozluźnić i przyciągamy nogę. Ok, i przechodzimy sobie do pozycji takiej odwróconej litery V, czy z jogi, psa z głową w dół. Staramy się wyprostować plecy i docisnąć pięty w dół do maty. I teraz, jeżeli nie jesteś w stanie wyprostować kolan, to je delikatnie ugnij, ale cały czas plecy są proste. I opieramy kolana i powoli opuszczamy biodra do maty. Odepchnij się nad garstkami, palcami. I teraz kolana idą na zewnątrz, brzuch aktywny, przyciągnij do siebie. Usiądź między piętami, ramiona mocno do przodu, wydłuż się. Ok, i przechodzimy sobie teraz do siadu. Może być siad na piętach, może być siad skrzyżny. I bierzemy wdech i wydech. Ok, zostaw ręce w dole, przyciągnij delikatnie głowę i druga strona. Jeszcze powtórzymy raz i jeszcze dwa. Ok, bierzemy wdech, nos, usta. Trening wykonany. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jest to trening, który oczywiście można sobie wykonać niezależnie od tego, czy się biega, czy wykonuje inną dyscyplinę sportu, czy tylko się ćwiczy po prostu w domu. Jest to trening wzmacniający, ale właśnie z takim fajnym akcentem, który pomoże Wam bezpiecznie wykonywać przeróżne sporty. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na następnych treningach. Cześć!